Liczba osób, które pobrały bezpłatne bilety za przejazdy komunikacją miejską w Kielcach w zamian za oddanie krwi co dzień wzrasta. Z takiej możliwości od początku tego roku może skorzystać każdy. Decyzję w tej sprawie podjęli pod koniec 2015 roku kieleccy radni. Wygląda na to, że akcja się powiodła, bo na dzień dzisiejszy wydano 881 zaświadczeń, a 581 biletów. Czyli jak widać, codziennie więcej krwiodawców przychodzi, nawet słyszę, że do 120 osób dziennie oddaje krew. To jest ogromny wkład w kwiatowstwo naszego regionu, za co serdecznie z tego miejsca przede wszystkim radnym, zarządowi miasta i panu prezydentowi serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich oczekujących na krew i jej składniki w szpitalach. Większość z oddających krew czyni to systematycznie. Kiedyś zaczęli i nie przestają. Czują, że to potrzebne. Już będzie mój chyba 40 raz dzisiaj. A co powoduje? No chyba pomoc ludziom, która nic nie kosztuje. Nic więcej. Krew zaczęłam oddawać w 2005 roku. Po prostu była to chęć pomocy innym osobom, zresztą oddawać wojsku. I tak zostało do tej pory. I choć wielu z nich oddając krew nie korzysta z żadnych przywilejów, potwierdzają, że pomysł bezpłatnych biletów na komunikację miejską jest trafiony. To jest świetny pomysł. No ja nie korzystam z sensu poza ale świetny pomysł. Ja korzystam z biletów na koronę. Za, za oddawanie krew? Oczywiście. To też jest świetny pomysł. Polecam. Zapotrzebowanie na krew systematycznie wzrasta. W 2014 roku Regionalne Centrum Kwiodawstwa i Kwiolecznictwa w Kielcach przekazało szpitalom około 27 tysięcy jednostek koncentratu krwinek czerwonych. Rok później już 30 tysięcy 100. W styczniu tego roku wydali o 300 jednostek więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jeśli to przemnożymy przez 12 w stosunku do roku ubiegłego, podkreślam, to wyjdzie nam na to, że potrzebujemy tej krwi w tym roku pobrać około 35 tysięcy. Absolutnie pięknie i zdecydowanym krokiem. Ta akcja wpisuje się w krajobraz krwiodawstwa w naszym regionie. Przynosi wymierne efekty. Bezpłatne miesięczne bilety na przejazdy wszystkimi liniami autobusowymi w Kielcach, a ich trasy przebiegają także przez 9 ościennych gmin, można uzyskać w Zarządzie Transportu Miejskiego na podstawie zaświadczenia wydanego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Obowiązują przez 30 dni od daty oddania krwi. Jeśli sprzedawca posiada kartę miejską, bilet jest elektronicznie naliczany bezpośrednio na nią. Jeśli nie posiada, otrzymuje kartę od ZTM. Według prognoz akcja będzie generowała utratę wpływów na poziomie około miliona złotych w skali roku. Jeśli przynosi efekty, będzie kontynuowana. Dla chorych krew to najcenniejszy lek.